Witajcie! W tym filmie zajmiemy się prostą analizą obwodu elektrycznego wzmacniacza mocy w układzie Macintosha. Jest to układ na tyle ciekawy, że wart omówienia w szczegółach. Więc zrobimy to w serii filmów, ponieważ zgromadziłem wystarczającą ilość źródeł do tego tematu. Wpierw jednak omówimy ten stopień mocy w sposób prostszy niż wyjaśnienia szlanka Macintosha. Gdybyś się odważył na budowę takiego wzmacniacza, to w tym filmie są podane niezbędne informacje, czym się kierować przy samodzielnym obliczaniu stopnia mocy i transformatora głośnikowego. Dlatego zalecam obejrzeć cały film bez pomijania fragmentów, no chyba że cię to nie interesuje. W tym przypadku dziękuję za obejrzenie wstępu i zapraszam do innego filmu. Narrację nagrywam po przepuszczeniu przez filtr górnoprzepustowy 150 Hz i wycinam też górę pasma, gdzie nie dociera mój głos. Mam skromne studio i koncentruję się na treści, a nie oprawie. Nie będzie więc mnóstwa kolorowych plansz, lecz tylko te najważniejsze. Film ma na celu przybliżyć polskim widzom niecodzienne konstrukcje zza oceanu i jest tłumaczeniem oryginalnego artykułu z kilkoma moimi uwagami. W tym odcinku monetyzacja jest wyłączona, więc ewentualne reklamy wrzuca sam YouTube. Jeśli ci nie odpowiada taka forma prezentacji, zrezygnuj z dalszego oglądania, a zaoszczędzisz swój czas. Jeśli nie interesują cię treści z mojego kanału, wybierz opcję nie polecaj kanału, a nie trafisz na moje filmy w przyszłości. Komentarze są bardzo mile widziane, ale proszę pisz zgodnie z zasadami podanymi w informacjach o kanale i zgodnie z wytycznymi społecznościowymi YouTube'a. Przeczytaj też, co napisali inni widzowie, bo być może twoja kwestia się już pojawiła. Ponadto uwagi o wymowie języka angielskiego będą ignorowane. Naprawdę mam dostęp do tłumacza Google, gdzie miły głos narratorki zdradzi mi prawidłową wymowę angielskich słów. Czasami po prostu nie potrafię ich wypowiedzieć, dlatego je nieco spolszczam. Artykuł bazowy do tego filmu to cechy obwodu wzmacniacza mocy o wysokiej wierności. Napisał to Robert F. Scott. Jest to pierwszy z kilku artykułów opisujących najnowsze w latach 60. osiągnięcia w obwodach zaprojektowanych w celu przezwyciężenia skutków reaktancji upływu w transformatorach głośnikowych. Tutaj jest omówiony bazowy obwód mocy Macintosha ze sprzężeniem jedności, Unity Couplet. Nowoczesny wzmacniacz mocy o wysokiej jakości musi być zaprojektowany pod kątem minimalnych zniekształceń, wysokiej szczytowej mocy wyjściowej dla szerokiego zakresu dynamiki, wysokiej wydajności dla ekonomicznej pracy i wysokiej czułości mocy, aby zapewnić pożądaną moc wyjściową przy stosunkowo niskich napięciach zasilających. Stopień przeciwsobny jest powszechnie stosowany w celu usunięcia zniekształceń parzystoharmonicznych. Ekranowane lampy mocy pracujące w klasie AB1 lub AB2 są stosowane w celu uzyskania wysokiej wydajności i czułości mocy. Wzmacniacz w klasie AB1 jest spolaryzowany i sterowany tak, że prąd anodowy płynie w czasie 180 stopni i nieco mniej niż 360 stopni cyklu wejściowego. Wzmacniacze klasy AB2 są ustawione tak jak w przypadku pracy w klasie AB1, ale są wysterowane mocniej, więc siatka jest polaryzowana dodatnio przez niewielką część cyklu wejściowego. W obu przypadkach lampy są naprzemiennie doprowadzane do odcięcia podczas niewielkiej części cyklu wejściowego. Transformator głośnikowy wzmacniacz o wysokiej wierności musi mieć duży, ciężki rdzeń i dużą liczbę zwojów uzwojenia pierwotnego, aby zapewnić dobre odtwarzanie niskich częstotliwości. Pojemność pasożytnicza uzwojenia pierwotnego musi być niska, aby zapewnić dobre działanie przy częstotliwościach powyżej 3 kHz. Niestety, pojemność ta gwałtownie wzrasta wraz ze wzrostem liczby zwojów części pierwotnej, co powoduje spadek odpowiedzi o wysokiej częstotliwości. Zatem każda próba zwiększenia zakresu na dolnym końcu pasma skutkuje zmniejszeniem odpowiedzi na górnym końcu. Ujemne sprzężenie zwrotne jest często stosowane do spłaszczenia odpowiedzi wzmacniacza i zwiększenia pasma przenoszenia. Ale gdy napięcie sprzężenia zwrotnego jest pobierane z uzwojenia wtórnego transformatora wyjściowego, jak w większości wzmacniaczy, ilość sprzężenia zwrotnego jest ograniczona wielkością przesunięcia fazowego spowodowanego reaktancją pojemnościową obciążenia i strumienia rozproszenia transformatora oraz rozproszoną pojemnością uzwojeń. Jedną z metod zwiększenia szerokości pasma transformatora przy jednoczesnym utrzymaniu przesunięcia fazowego w akceptowalnych poziomach jest użycie bardzo dużego rdzenia, który umożliwia dobrą moc wyjściową niskiej częstotliwości przy stosunkowo niewielkiej liczbie zwojów na uzwojeniu pierwotnym. Takie transformatory niestety rzadko są praktyczne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Indukcja rozproszenia i reaktancja.
transformatorze o konwencjonalnej konstrukcji nie wszystkie linie siły wytwarzane przez prąd w uzwojeniu pierwotnym przecinają zwoje z uzwojenia wtórnego. Linie strumienia niepołączone z drugą połową cewki, jeżeli mamy cewkę pierwotną podzieloną na dwie, wytwarzają przeciwsem w cewce, która je wytwarza. Jest tak jak w przypadku samoindukcji. W transformatorach ten rozproszony efekt indukcyjny nazywa się indukcyjnością rozproszenia. Indukcyjność rozproszenia ma taki sam efekt jak osobna cewka, która byłaby połączona szeregowo z każdą połową uzwojenia pierwotnego oraz anodą do niej podłączoną. Rysunek pierwszy przedstawia podstawowy obwód przeciwsobny z indukcyjnością rozproszenia pokazaną linią przerywaną. Jest to bezpośredni skutek niewystarczającego sprzężenia między połówkami uzwojenia pierwotnego. Przy częstotliwościach powyżej 2 lub 3 kHz, i to zależy od transformatora, kształt fali wyjściowej jest zniekształcony przez pewne nacięcie. Jest ono spowodowane gwałtownymi zmianami całkowitego prądu anody, gdy jedna lampa jest doprowadzana do odcięcia. Nagła zmiana prądu anody powoduje, że indukcyjność rozproszenia indukuje przeciwsem, która wytwarza to wycięcie w przebiegu wyjściowym. Innymi słowy, gdy lampa się odcina, indukcyjność rozproszenia generuje prąd, który płynie w tym samym kierunku, co prąd anody przez połowę uzwojenia. Problem zminimalizowania indukcyjności rozproszenia przez zwiększenie sprzężenia między połówkami uzwojenia pierwotnego w konwencjonalnym transformatorze przeciwsobnym, tak aby zniekształcenia przejścia przez zero występowały daleko poza zakresem audio, jest rozwiązaniem, które się od dawna ignorowało. W ciągu ostatnich kilku lat, przypominam lata 60., kilku producentów wzmacniaczy z powodzeniem przezwyciężyło lub ominęło problem indukcyjności rozproszenia. Kilka projektów obwodów eliminuje transformator głośnikowy przez zastosowanie specjalnych obwodów, w których obciążenie jest sterowane bezpośrednio przez lampy. I autor ma tutaj na myśli OTL-e. Inni stosują albo specjalną konstrukcję transformatora ze zmodyfikowanymi obwodami, albo obwody niekonwencjonalne, w których międzypierwotne sprzężenie magnetyczne nie jest ważnym czynnikiem w działaniu transformatora. Transformator głośnikowy staje się wtedy po prostu urządzeniem dopasowującym impedancję, które nie wymaga żadnych specjalnych cech poza odpowiednią charakterystyką częstotliwościową i zdolnością obsługi mocy. Zobaczmy, co to jest ten obwód wyjściowy sprzężony jednostkowo. Unity couplet. Nie znalazłem dobrego tłumaczenia na tę angielską nazwę. Ponieważ nie wszyscy wiedzą, Macintosh Laboratory to amerykański producent ręcznie robionego wysokiej klasy sprzętu audio z siedzibą w Binghamton w stanie Nowy Jork. Firma została założona w 1949 roku przez Franka Macintosha. Firma ta nie zajmuje się komputerami Apple. Macintosh od komputerów powstał później w 1988 roku. No i jest to jeszcze nazwa rodzaju jabłka. Rysunek, który teraz widzicie, to obwód wzmacniacza mocy Macintosh model MC30 typu A116 ze sprzężonym jednostkowo stopniem wyjściowym i specjalnie zaprojektowanym transformatorem głośnikowym. Działanie tego obwodu staje się stosunkowo proste, jeśli podążymy za stopniowymi zmianami i rozwojem obwodu. Rysunek 4A przedstawia obwód sygnałowego prądu przemiennego, konwencjonalnego stopnia wyjściowego przeciwsobnego, wykorzystującego transformator głośnikowy z rozdzielonym uzwojeniem pierwotnym. Jeśli dwie połówki pierwotnego uzwojenia są nawinięte bifilarnie, dwa przewodniki ułożone obok siebie i nawinięte jako jeden drut. Sprzężenie między cewkami jest niezwykle bliskie, a reaktancja rozproszenia jest znacznie zmniejszona. Teraz rysunek 4B. Ten typ konstrukcji umożliwia uzwojenie transformatora, w którym reaktancja rozproszenia wynosi 1 przez 200 tysięcy reaktancji indukcyjnej uzwojenia pierwotnego lub mniej. Reaktancja rozproszona powinna wynosić co najmniej 1 przez 80 tysięcy reaktancji indukcyjnej uzwojenia pierwotnego w transformatorze głośnikowym klasy AB lub B dla uzyskania pełnej mocy wyjściowej między 20 Hz a 20 kHz ze zniekształceniami nieprzekraczającymi 1%. Ale obwód na rysunku 4B jest niepraktyczny, ponieważ dla każdej lampy potrzebne są oddzielne źródła prądu stałego i potrzebny jest specjalny transformator zasilający lub wejściowy. Kolejnym krokiem rozwoju układu ze sprzężeniem Unity była zmiana połączeń tak, aby jedno z identycznych uzwojeń znajdowało się w obwodzie katodowym, a drugie w obwodzie anodowym. Każde uzwojenie było następnie odczepiane na środku, jak na rysunku 5. Każda lampa działa teraz jak inwerter fazy z dzielonym obciążeniem, z mocą wyjściową dostarczaną równomiernie do uzwojeń anodowych i katodowych.
Gdy sygnał wejściowy sprawia, że siatka lampy V1 jest bardziej dodatnia, prąd płynie w górę od masy do katody V1, a następnie z jej anody przez dolną połowę uzwojenia anodowego do B+. V2 działa w ten sam sposób, wykorzystując dolną połowę uzwojenia katodowego i górną połowę uzwojenia anodowego, ponieważ cewki anodowe i katodowe są identyczne i bifilarnie uzwojone ze współczynnikiem sprzężenia zbliżonym do jedności, reaktancja rozproszona jest skutecznie eliminowana i każda lampa wydaje się działać przez całe uzwojenie pierwotne. Dla uzwojenia wtórnego dwa uzwojenia pierwotne są jednym uzwojeniem, dzięki czemu efektywny stosunek zwojów może być zmniejszony o połowę, a impedancja między anodami zmniejszona do 1/4 wartości tych samych lamp pracujących w konwencjonalnym obwodzie przeciwsobnym pentodowym. Przy impedancji zmniejszonej do 1/4, na przykład do 1000 ohmów, jeżeli przyjmiemy 4000 ohmów między anodami w konwencjonalnym obwodzie, efekt rozłożonej pojemności uzwojeń jest zredukowany o ten sam współczynnik i odpowiedź wysokoczęstotliwościowa transformatora jest odpowiednio zwiększona. Wewnętrzna impedancja stopnia wyjściowego jest dodatkowo redukowana do 1/3 pierwotnej wartości dzięki sprzężeniu zwrotnemu 12 dB działającemu w obwodzie zielonego obciążenia i wynosi 333 ohmy. Pentody powinny działać ze stałym potencjałem napięcia stałego między katodą a siatką ekranującą, żeby zapobiec wystąpieniu ujemnego sprzężenia zwrotnego, chyba że rzeczywiście pożądana jest degeneracja między katodą a siatką ekranującą, jak w przypadku Bell 2200 i Bogen DB20. W układzie ze sprzężeniem Unity katoda znajduje się nad potencjałem masy dla napięć sygnału przemiennego. Tak więc potencjały prądu przemiennego i stałego na katodzie i siatce ekranującej są utrzymywane na stałym poziomie względem siebie przez połączenie ekranu jednej lampy z anodą drugiej. W ten sposób napięcie przemienne na siatce ekranującej jest równe i w fazie z napięciem na katodzie. Napięcia na obu elementach rosną i opadają jednakowo wraz z napięciem sygnału, a chwilowa różnica napięć jest zawsze stała. Obwód wzmacniacza. Według autora artykułu wzmacniacz na rysunku trzecim dostarcza 30 W przy płaskiej charakterystyce częstotliwościowej w zakresie plus minus 1/10 dB od 20 Hz do 30 kHz oraz w zakresie plus minus 0,5 dB od 15 Hz do 50 kHz. Przy mocy wyjściowej 15 W odpowiedź jest płaska w zakresie plus minus 1 dB od 10 Hz do 100 kHz. Zniekształcenia harmoniczne są mniejsze niż 0,33 przy mocy wyjściowej 30 W między 20 Hz a 20 kHz. Zniekształcenia intermodulacyjne są mniejsze niż 0,5%, gdy szczytowa moc wyjściowa wynosi ponad 60 W dla dowolnej częstotliwości od 20 Hz do 20 000 Hz. Przesunięcia fazowe wynoszą tylko 3 stopnie przy 20 Hz i 9 stopni przy 20 kHz. Współczynnik tłumienia wynosi 12 lub więcej na wyjściach 4, 8 i 16 ohmów oraz 16 na zaciskach 600 ohmów. To odczep na uzwojeniu pierwotnym. Widzimy więc, że pomiary autorowi wyszły bardzo fajnie. Wzmacniacze lampowe rzeczywiście charakteryzują się dosyć dużymi zniekształceniami, a te wyniki należą do bardzo dobrych. Lampy 16-14 w stopniu wyjściowym ze sprzężeniem Unity zbliżają się do pracy w klasie B przy znamionowej mocy wyjściowej, dzięki czemu wtórnik katodowy typu przeciwsobnego z 12AX7 jest stosowany do zapewnienia źródła niskiej impedancji wymaganego do zasilania siatek sterujących. Siatki 16-14 są bezpośrednio sprzężone z katodami sterownika. Lampy mocy wymagają dużego napięcia sygnału na siatkach ze względu na degenerację w obwodzie katodowym. Każda anoda sterownika jest bezpośrednio sprzężona z anodą przeciwległej lampy wyjściowej. Daje to efekt podwojenia napięcia na anodach lamp sterujących. Sterowniki wtórników katodowych wymagają napięcia wzbudzenia siatki równego napięciu z 16-14 plus dodatkowe napięcie, aby skompensować wzmocnienie wtórników katodowych, które jest mniejsze niż 1. To napięcie sygnału ma około 132 V na każdą siatkę. Jest dostarczany przez wzmacniacz napięciowy 12BH7 przez sprzężenie RC do siatek 12AX7. Rezystory anodowe 12BH7 są zasilane z końców uzwojenia anodowego transformatora głośnikowego, gdzie przepływ prądu jest w fazie z prądem anody 12BH7. W ten sposób połowa uzwojenia anody jest połączona szeregowo z rezystorem anodowym 12BH7, a napięcia na transformatorze i rezystorze są szeregowe. Ten pomysłowy układ znacznie zwiększa impedancję obciążenia anody 12BH7 dla zmiennego prądu sygnału i wzmocnienie stopnia, podczas gdy obciążenie dla prądu stałego wynosi tylko 12 000 ohmów.
Dodatnie sprzężenie zwrotne z anod 16-14 do anod 12-BH7 podnosi efektywną impedancję generatora wyjściowego do około 500 ohmów, więc stosunek impedancji generatora do impedancji wyjściowej jest mniej więcej równy dobrze zaprojektowanemu stopniowi wyjściowemu na triodach. Siatki BH7 są wzbudzane w trybie przeciwsobnym przez odwracacz fazy ze sprzężeniem katodowym na lampie 12AU7. Stopień wyjściowy jest połową lampy 12AX7 bezpośrednio sprzężony z siatką wyjściową 12AU7 po to, żeby zminimalizować przesunięcie fazowe niskich częstotliwości. Ujemne sprzężenie zwrotne jest pobierane z oddzielnego uzwojenia wtórnego na transformatorze głośnikowym i podawane do obwodu katodowego stopnia wyjściowego. Zastosowanie oddzielnego uzwojenia do sprzężenia zwrotnego znacznie zwiększa stabilność wzmacniacza. Gdy sprzężenie zwrotne jest pobierane z uzwojenia głośnikowego, obciążenie o charakterze pojemnościowym zwiększy przesunięcie fazowe w transformatorze głośnikowym i sprzężenie zwrotne może stać się dodatnie dla wysokich częstotliwości. Efekt ten jest minimalizowany dzięki oddzielnemu uzwojeniu sprzężenia zwrotnego. MC30 ma oddzielne zasilanie B+ i bias. Stopień wyjściowy pracuje w klasie AB, więc duże kondensatory filtrujące są zastosowane do odpowiedniego odsprzęgania i niskiej impedancji wyjściowej na wszystkich częstotliwościach audio. Dobra stabilizacja jest zapewniona dzięki zastosowaniu prostownika 5U4-G oraz niskooporowego transformatora zasilającego i obwodu filtrującego. Napięcie polaryzacji siatek dla stopnia wyjściowego jest dostarczane przez półfalowy prostownik selenowy z filtrem RC. To napięcie polaryzacji zwane po angielsku jest fixed bias. Wzmacniacz dostarczy pełną moc, jeśli podamy sygnał wyjściowy o napięciu 0,5V. Można stosować zestawy głośnikowe o impedancji 4, 8 i 16 ohmów, które są podłączone do cewki wtórnej o niskiej impedancji na transformatorze głośnikowym. Wyjście zbalansowane 600 ohmów może być pobierane z odczepów na uzwojeniu katodowym bifilarnego uzwojenia pierwotnego. Dotarliśmy do końca tego artykułu. Jak widzicie, niby skomplikowana budowa wzmacniacza mocy w konfiguracji Unity wydaje się teraz prosta. Najwięcej problemów jest tutaj z dopasowaniem impedancji lamp w takim układzie do impedancji głośnika, ale w artykule podano wyraźnie, jak zachowuje się impedancja lamp oraz jak należy dobrać transformator głośnikowy, żeby to urządzenie działało. Niebawem omówimy sobie inny układ, też ze sprzężeniem, dosyć udziwnionym, bo rozbitym na dwa transformatory, gdzie się to nazywało sprzężenie bliźniacze. Także zapraszam, niebawem się taki film na moim kanale pojawi. Dziękuję Wam za dotrwanie do końca tego filmu. Zapraszam do komentowania. Do następnego razu.